Pamiętacie naszą zapowiedź konkursu, w którym brali udział piłkarze kadry U21? Przypomnijmy. Chodziło o powiązanie walut, piłki nożnej i międzynarodowy charakter turnieju. Bardzo się cieszymy, że podjęliście to wyzwanie. Prace, które nam przesłaliście, były niezwykle różnorodne i bardzo pozytywnie zaskoczyły całą naszą redakcję. Wśród wielu zgłoszeń pojawiły się filmy, wiersze, zdjęcia, projekty piłek, stadionów, rysunki, teksty piosenek, kolaże, gry planszowe i makiety. Kilka z nich szczególnie przykuło naszą uwagę. Pomysł był męża, nasze było wspólne wykonanie. No i taka koncepcja, żeby to był stadion pełen walut, właśnie no, kojarzył się nam z drużynami, które uczestniczą, czyli 12 tutaj uczestników. Kinga i Olaf wraz z tatą stworzyli zaawansowaną grę planszową, w której uczestnicy wcielają się w rolę sponsorów. Mogą kupować kluby i zawodników z różnych krajów, zawierać kontrakty marketingowe, dokonywać wyceny piłkarzy czy zdobywać pieniądze odpowiadając na prawie 130 pytań quizowych. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Jak nazywa się trener reprezentacji Polski U21 w 2017? A. Jacek Magiera, B. Franciszek Smuda, C. Marcin Dorna. Rzuca się kostką, no i trzeba kupować kluby, nie stracić wszystkich pieniędzy, chodzić po plansze, różne są pytania i zarabiać pieniądze. Jest to też gra, która wymaga myślenia. Chodziło o jakby o wczucie się w rolę menadżera, który nie tylko kupuje prawo do transmisji meczów, ale na przykład kupuje prawa do wizerunku żon piłkarzy, tak żeby dzieci wiedziały, skąd się na przykład biorą pieniądze w świecie biznesu. W grze podstawą są dolary, ale transakcje można zawierać aż w 8 europejskich walutach. 15 euro, milionów euro od Kingi, czyli 15 podzielić na 0,9. Na początku dostajesz w dolarach, a później jak chcesz kupić z innego kraju, na przykład z Niemiec, to musisz za euro zapłacić. Raz, dwa, trzy. Specjalnym wyróżnieniem przygotowanym dla zwycięzców konkursu była możliwość zwiedzania stadionów turnieju w dniach meczowych. Na arenach można było poczuć nadchodzące emocje. Będziemy dzisiaj chodzić sobie po arenie Lubin. Pokażę wam miejsca, których normalnie nie można oglądać. Fajnie wygląda, co? W kuluarach zwycięzcy konkursu poznawali tajniki organizacji dnia meczowego i oglądali miejsca na co dzień niedostępne dla kibiców. Odbyła się konferencja prasowa. Przygotowanie stadionu na dzisiejszy mecz, jak państwo oceniają? Jak tutaj się może poczuć reprezentacja? Moim zdaniem będzie bardzo dobrze i się zrelaksują. No na pewno kibiców będzie dużo. Będą dopingować z całych sił Polakom. Goście zwiedzali też loże VIP. Mieli również okazję zobaczyć szatnię, w której do meczu przygotowywali się reprezentanci Polski. Żeby było jasne, to miejsce tak wyjątkowe, że nie wpuszczono tam nawet ekipy telewizyjnej. Chciałem pojechać na ten mecz i U21 przez chwilę miałam wrażenie, że bardziej się tym zaczynam interesować niż nawet na narodowym ten mecz Polska-Rumunia. No i w końcu rzeczywiście to było trudne odpowiedzieć, ale się udało i cieszę się, że miałam ten bilet. Pomysł z wyjazdem piłkarskim był strzałem w dziesiątkę, no ale musieliśmy ten bilet zdobyć dzięki niemu. Jesteśmy kibicami od lat, zawsze polska reprezentacja to jest ta pierwsza drużyna. No i wszystko robiliśmy, żeby mieć te bilety. Udało się. No wygramy! Polska! 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 Sam Lublin urzekł nas swoją gościnnością oraz nocnym spektaklem w ramach otwarcia Euro U21. Cięcie HBL. We exchange the world.